Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na recenzję stalowego obciążenia od firmy Rogue. No to zaczynamy. Witam ponownie, kolejna recenzja talerzy. Dzisiaj bierzemy na warsztat stalowe talerze od firmy Rogue. Taki, można powiedzieć, amerykański sen, amerykański old school. Te talerze przewijają się na powerliftingowych, powerbuildingowych siłowniach. Olbrzymie, silne koty podnoszą straszliwe ciężary i właśnie pewnie każdy, kto interesuje się choć troszeczkę sportem siłowym, nieraz te fajerki widział na siłowniach, widział w social mediach. Więc dzisiaj przyjechał taki zestawik tutaj do mnie. Ja już użytkuję go jakiś czas i chętnie się z Wami podzielę moimi przemyśleniami dotyczącymi takiego stalowego. To nie jest żeliwne obciążenie, tak? Dużo ludzi mówi, że to żeliwo, natomiast to jest stal, więc podzielę się z Wami moją opinią na temat tych oto stalowych talerzy. Na samym począteczku trochę technicznych walorów, bo one mogą budzić troszeczkę, nie chcę powiedzieć, wątpliwości, ale one są. Zestaw 157,5 kg, złożony z 2x25, 2x20, 15, 10, 5, 2,5 i 1,25, co daje łącznie 157,5 kg. Kosztuje bez kilkudziesięciu eurocentów 400 euro. To przy dzisiejszym kursie daje nam 1680 zł za zestaw 157,5 kg, więc tak wygląda to cenowo. Kurier około 100 euro kosztuje, więc to są kolejne jakby koszty. Natomiast mówię, podaję ceny samego obciążenia, więc tak to wygląda. Dostajemy osobno zapakowane talerze, te cięższe. Te troszeczkę lżejsze są połączone parami, kurier UPS dowodzi nam je i co dostajemy? W środku dostajemy bardzo fajne, estetycznie wykonane oldschoolowe talerze składające się z dwóch formuł i teraz tutaj pokażę. Dwudziestki, piątki, dwudziestki i piętnastki mają to takie fajne, nazwijmy to żebrowanie, a oddyszki w dół tego żebrowania już nie ma, mamy fajny stalowy krążek. 450, właśnie, nie 450, tylko klasyczna tuleja 50 mm, więc sztanga pasuje tutaj fajnie, idealnie. Natomiast sama wielkość, to też jest wielkość, na które czytałem w internecie, ludzie są tego ciekawi. Klasyczny talerz olimpijski, tutaj już wcześniej na kanale mówiłem o talerzach IPF Approved od Rogue'a, ma 450 mm średnicę i teraz to jest ciekawe, bo tutaj mamy tylko dwa duże talerze, to są dwudziestki i dwudziestki piątki i producent na swojej stronie pisze, że one mają średnicę 442 mm, czyli 8 mm mniej niż talerz olimpijski. Natomiast co ciekawe, te talerze mierząc mają 447 mm i w zasadzie dokładając, co myślę udało mi się ująć na przebitce, dokładając talerz do talerza, zarówno do zawodniczego bumpera, jak i do IPF Approved od Rogue'a, prawie w ogóle jak dla mnie nie widać tej różnicy. Ona jest dosłownie w milimetrach, co by się zgadzało, bo jeśli te 3 mm rozrzucimy w średnicy, to tak powinno wychodzić, więc 8 mm wydaje mi się, że to powinno być na pewno zauważalne. Talerze, które ja mam, są w zasadzie wręcz identyczne. Myślę, że ta wysokość, którą tutaj do mnie dotarła, wątpię w to, żeby te talerze tak bardzo różniły się w średnicy, ponieważ jakby sam proces produkcji mogę sobie wyobrażać, że wygląda w ten oto sposób, że to są zamawiane tysiące sztuk tych talerzy. Więc tutaj 447 mm i tak jak powiedziałem, myślę, że w żaden sposób nie będzie to rzutowało
na przykład na pozycję przy martwym ciągu, tak? Bo powiedzmy sobie, to jest kluczowa opcja, która mogłaby sprawiać jakieś problemy, że zabieralibyśmy ciężar z troszeczkę niższej pozycji, czyli z kilkumilimetrowego deficytu, tak? Niedużo, ale ludzie o to pytają, takie kwestie na internetach się pojawiają, więc tutaj mówię, jak jest. Więc producent podaje 4,4,2, ja zmierzyłem 4,4,7 i jeśli tak jest, a można tak domniemywać, to nie ma to żadnego, w żaden sposób nie wpływa to na wielkość. Tuleję tutaj sztanga 50 mm, więc ręka wchodzi idealne, nie, spasowanie jest bardzo przyzwoite. No i teraz waga. To jest druga jakby kwestia, która przewija się w internecie dotycząca tych stalowych talerzy, że one niekoniecznie trzymają standaryzację, tak, że jest różnica. No i tutaj muszę się zgodzić z tymi opiniami internetowymi. Talerzyki klasycznie zważone na mojej wadze i szybciutko to też się będzie, przewinie się w przebiteczkach. 25 waży 25,45, czyli 450 gram więcej. 20 waży 20 kg i 200 gram, czyli też troszeczkę więcej. 15 waży w punkt 15, dycha waży troszeczkę mniej, 9,85. 5 waży 5, 2,5 waży 2 kg 550 gram. Ale moja waga ma tolerancję 50 gram, więc to też trzeba to o tym powiedzieć. I kilo 25 waży kilo 25, więc tu mamy malutkie rozbieżności. Natomiast już jeśli zważymy cały zestaw, który nominalnie powinien ważyć 157,5 kg, nasza waga pokazuje 158,5. Podzieliłem to na dwa sorty, bo mam wagę do 150 kg, więc w pierwszym rzucie zważyłem 25, 20, 15 i 10, a w drugim rzucie są zważone 5, 2,5 i kilo 25. Łącznie mamy 158,5 kg i tutaj to jest, nie jestem królem matematyki, ale troszeczkę chyba nawet mniej niż 1% różnicy. I teraz prawdopodobnie, jeśli jesteś mistrzem świata w powerliftingu, ta rozbieżność może wpłynąć na twoje życiówki, czy na to, że palisz podejścia. No bo można sobie wyobrazić, jeśli ktoś zakłada po 5 25 na stronę, tak, to jest 270 kg i każda waży, tak, to na 10 piątkach zakładamy, że trafiliśmy same zaokrąglone do góry. Mamy, tak, tutaj mamy 404,5 kg różnicy. To jest bardzo dużo, tak, bo to jakby nie ma dyskusji, że wpływa i zaburza wynik. Natomiast zobaczcie, przy opcji całego zestawu to jest tylko 1 kg różnicy, więc niedużo. To się, myślę, tak rozkłada w miarę ok. Dla 95% ludzi myślę, że nie ma to żadnego znaczenia i myślę, że też sam fakt, jak wiele osób w Stanach trenuje na tych fajerkach, sprawia, że gdzieś tam to się wszystko kompensuje. Pół kilo więcej na jedną rękę, pół kilo mniej, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, zwróćcie uwagę, że cały zestaw, masa jego to tylko 1%, więc tu jest, no tak to wygląda, tak? Jeśli chodzi o matematykę, jeśli chodzi o wagę, chociaż pojedyncze fajerki różnią się wagą, gdzieś tam troszeczkę jest tu więcej, przy powiedzmy dyszkach jest mniej i to się kompensuje. Więc to jest waga, więc myślę, że ona nie powinna stać na przeszkodzie w wybraniu tych talerzy. No i grubość to jakby chyba ostatnia rzecz tutaj pod względem technicznym. Oczywiście na stronie producenta znajdziecie porównania wszystkich talerzy. Ja złapałem 25 jako tutaj taki wykładnik, żeby odnieść się, gdzie jesteśmy. I tak IPF-owska 25 od Rogue'a to 27 mm, no to już wiemy, że to jest bardzo malutko i tutaj można nakłaść na taki gryf bardzo, bardzo dużo. Nasza stalowa 25 to 37,5 mm,
No i dla porównania 25 zawodniczy bumper od Axo to aż 62 mm. Więc zobaczcie, wydaje mi się, że jest to idealna równowaga ilości nakładu, który możemy założyć do grubości, tak? Więc tutaj na pewno nie zabraknie nam rękawa, nawet jeśli jesteśmy bardzo, bardzo silni. Więc tutaj nie ma żadnej dyskusji. Fajna rzecz to te ranty i po użytkowaniu tych stalowych talerzy to się bardzo fajnie sprawdza. Zobaczcie, nakładamy talerz w ten oto sposób na gryf, ściągamy go, mamy fajny margines, mamy za co złapać i to jest bardzo wygodne, ciekawe rozwiązanie. Do tej pory to moje pierwsze obciążenie z takim rozwiązaniem i bardzo sobie je cenię. Teraz tak, tak jak powiedziałem wcześniej, 25 i 20 są jednej wielkości i są zbliżone bardzo do wymiaru olimpijskiego. Natomiast 15, 10, zwróćcie uwagę, już jest o wiele, wiele mniejsza. I to oceniam. I to oceniam jako bardzo duży plus. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo wygodnie zakłada się w ten oto sposób obciążenie, czyli jeśli jesteśmy już relatywnie silni, czy pracujemy tam w zakresie 100 kg, 110, 120, to nawet bez używania 25 zakładamy jeden duży talerz, a później oczywiście po rozgrzewce, tak, domniemywam, ale już jeśli zaczynamy 3 serie robocze, to już tylko dokładamy sobie, tak, czyli mamy jeden duży talerz i wtedy nie musimy nic podnosić, tutaj kombinować. Dokładamy, zdejmujemy, wymieniamy i to jest bardzo fajne, to jest dla mnie bardzo na plus. Tak samo jak w talerzach tutaj do trójboju siłowego od Rogue'a z certyfikacją IPF jest bardzo podobna sytuacja, tylko 20 i 25 są duże, reszta nakładu jest zdecydowanie mniejsza. Więc dostajemy bardzo fajny, oldschoolowy design. Mamy fajnie napisany tutaj barbel standard, mamy wagi oczywiście w kilogramach, jak i w funciakach, więc tutaj to jest jak najbardziej europejska edycja i nie ma problemu, nie trzeba nic przeliczać, nic przekładać. Mamy nakład, który w 100% nadaje się do treningu i tutaj no właśnie, do jakiego treningu? Jeśli mówimy o powerliftingu, jeśli mówimy o powerbuildingu, jeśli mówimy o bodybuildingu, nie ma najmniejszej dyskusji, że jest to bardzo fajne, dobre, oldschoolowe, estetyczne rozwiązanie. Natomiast, tak jak mówię zawsze, dobierajmy sprzęt do tego, co robimy. Jeśli myślisz o crossfitach, jeśli chcesz trenować dwubój, to te fajerki do tego kompletnie się nie nadają, tak? To nie jest sprzęt do rzucania, do zrzucania czy do trenowania boi olimpijskich. Ze względów bezpieczeństwa to się po prostu nie nadaje do tej formuły treningu i to kończy chyba całą dyskusję, więc powerlifting, martwe siady, wyciskania, ćwiczenia angażujące górne części ciała czy OHP, czy wiosłowanie, to wszystko tutaj super, to jest bardzo fajne, bardzo estetyczne i przyjemne obciążenie. Natomiast jeśli jakiś dwubój, jeśli jakieś zarzuty, trustery, nie polecam, grozi niebezpieczeństwem, grozi zniszczeniem czy podłogi, czy zdemolowaniem miejsca, gdzie trenujecie, ponieważ te talerze się do tego nie nadają, tak? Więc tutaj, jeśli chodzi o sam klimat sposobu trenowania, więc jeśli trenujecie w formule powerliftingowej, powerbuildingowej czy bodybuildingowej, te obciążenie sprawdzi się idealnie, więc można powiedzieć, że znowu prawie wszyscy mogą na nim ćwiczyć, ponieważ jednak dwubój nie jest tak bardzo popularny. Dodatkowo relatywnie ciężko, już mówiłem o tym we wcześniejszych filmach, uprawia się tą formę w domu. Natomiast jeśli chodzi o bardzo dobre, ciężkie dźwiganie, to obciążenie jest idealne, więc w podsumowaniu otrzymujemy 157,5 kg za 1680 zł. Obciążenia, które na stronie producenta jest troszeczkę mniejsze niż w tabelkach, niż realnie. Realnie zestaw, który mam, różni się o 3 mm od obciążenia olimpijskiego, więc w żaden sposób nie rzutuje
na naboje takie jak martwy ciąg. Otrzymujemy fajerki, na których bardzo fajnie się ćwiczy, które są estetyczne, które wygodnie się zakłada, wygodnie się zdejmuje, które pomimo różnicy w wagach poszczególnych obciążników, sumarycznie różnica to 1%, więc zakładając 177,5 kg nie mamy w zasadzie tutaj żadnej różnicy, nie powinniśmy odczuć. Myślę, że ja cały czas, ten kanał też jest dedykowany do ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy w życiu nie będą podnosić tak olbrzymich ciężarów, więc nie zawracajcie sobie tym głowę. Jeśli Wam się podobają takie fajerki, jeśli chcecie mieć oldschoolowy klimat w swojej domowej siłowni, ja jak najbardziej rekomenduję tą formułę obciążeniową. Jeśli masz jakieś pytania, to pytaj śmiało. Jeśli masz pytania dotyczące sprzętu, jeśli masz pytania dotyczące domowej siłowni, pisz w komentarzach, ja zawsze odpowiadam na komentarze. Jest mi miło, że obejrzałeś ten film. Jeśli ten materiał był dla Ciebie użyteczny, będę wdzięczny za subskrypcję. Ja dziękuję Ci w takim razie już za uwagę i życzę miłego dnia.